Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Kiełbaska się smaży. Kiełbaska się robi. Chciałem ponacinać, tylko nie mamy co znaleźć ostry. I takie miejsce nad drzewami rzeka. I było drzewo. I drzewo było. Żebyśmy to wzięli i co robimy. Kiełbaskę to ja sobie tak przyrządzam, że sobie ją nakuwam, tak żeby ona tu popękała, żeby nie pękła tu. Chcesz to nakuwać? Udałoby się jednak. A ona się sama to nakuwa. Ciekawe, czy wyląduje w ognisku? O, to teraz. Kiełbasa enduro. Kuchnia enduro. Kuchnia enduro, kiełbasa zwyczajna. Nie, jaka ona była? Polska. Zwyczajna. Nie. Czekaj, nie. A już nie pamiętam. Patrz, jakby ziemniaczki były. Kurwa, by wrócił. I tu się może palić, bo tu się nic nie zajara. Chyba, że wiatr poleci to. Ale to się zajara. I sobie zostawić tu ognisko, podrzucić fest, pojeździć, przyjechać za pół godziny, dołożyć. Ziemniaczki eleganckie. Za pół godziny znowu dołożyć. Nie chodzi o to, żeby żaru było. I później te ziemniaczki. I pojechać sobie jeszcze na godzinkę. Czy dwie trzeba. Ziemniaki, jak żar jest, to szybko. No, pół godziny i... No i pojechać na, za godzinkę wrócić i sobie z ziemniaczki zjeść. Albo jakoś... wrócić i nie można mieć to ani żaru, ani ziemniaczków, bo ktoś se kurwa weźmie. Bo rybacy zjedzą, no. Też tak może być, nie? Bo kartofel to pachnie, wiesz. Ziemniaczki, takie ziemniaczki z ogniska to jest prestiż, bo to musisz, dużo czasu potrzebujesz na to. Trzeba rozpalić ognisko i to... No ale jak rozpalisz, no to też są dwie korzyści, bo możesz kiełbasą. I teraz tak, teraz palimy i zjemy i dokładamy i jedziemy. I te ziemniaczki by trzeba było już sadzić chyba. Tylko, że one się znowu spalą, jak będą w tym, co nie? W ogniu. Tak, bo żar musiał być. To dopiero niech to żar trzeba narobić. Jest trochę roboty. Ale tak w zimie na przykład. No. I to jeździć i co chwilę dokładać, to od razu się zagrzejemy, bo jak stajesz, to od razu marzniesz, co nie? Ładnie. I sobie tak dokładać, to jest niezły plan, tylko żeby go zrealizować. A wszystko można zrealizować. Tylko chęci. A jeszcze by było fajnie, jakbyś nie był. No i te ziemniaczki by trzeba było kupić. A ziemniaki to kurwa z domu można wziąć. I z solą, ale by to smakowało, takie zjarane fest, ale by to smakowało. Człowiek, żarcie jak lala. Takiego żarcia nie kupisz. Nie. To trzeba sobie zrobić. Coś tu, czekaj Sławek, ja to muszę nie naruszyć. Dowalić jeszcze do pieca. Nie. Po prostu trzeba, bo się zawiesiło. O. Nie, tu fajnie, bo tu się nic nie zajara. No, bo jest to kamienie, piasek. On ci filmuje, słysza. Zał słońca ładny. Pomachajmy tego cuda. Ale wiesz, tak nie pachnie za bardzo. Bo jeszcze się nie spiekła. A moja? Twoja, ja, ale z jaranym czuć już. Ale nic nie czuć. Już się jara. Mój, że jest jarana. Trochę trącona kamieniem.
węglem. Kurwa, my byśmy w gocie robili to masakra, chłopie, co to ognisko. Widziałem w dzień ogniska i kiełbasy. Tak smakowało, fajnie, wiesz. Pewnie. To tak smakowało, bo to w lesie robiłeś drzewo, narobiłeś. Nawet łódko, łódko, znaczy tą pałkę kurczaka. Tak. Czy łódko można sobie, tak jak my gadali, można sobie podsmażyć. Ty, idzie, za tydzień tak zrobimy, kurwa. Możemy zrobić ten, tak. endo kurczaka. Ja kupię te pałki. Sobie, ja też sobie też kupię, no i ten, i z Maxem się jadę. I tutaj fajne miejsce, bo tu się nic nie zajara. Czy nawet do Piątkowice pojedziemy tam, gdzie jest altanka, tu można ale usiąść. Po co, ale tu jest fajnie też. No. Nad rzeką. No po co lepiej się też. Drzewa. I blisko do domu, no. No, takie kurka łódko też by elegancko, nie? Smakowało. Podgotować prawie najpierw, wziąć. A później tylko ten. Dopiec, nie? Żeby ciepło było. Smażyć. Kupieję. Nikt nie widzi, nikt nie słyszy. Miejsce eleganckie. Ktoś tu pomyślał łyżką dziabnąć to. No ciekawe, kto to tam machnął. Ale żwiru tu jest, nie? Jutro od nowa. A my pojedliśmy trochę. Trochę my podjedli kiełbasy. I słońce zachodzi. Trzeba iść do domu. Trzeba odpocząć trochę. Kiełbasa zjedzona. Polatane dzisiaj było od rana do wieczora prawie. Jeszcze mam trochę kiełbasy w zębach. Będę nią wspominał przy wieczornej kolacji. Kolacji już chyba nie będzie. Kolacja będzie wypita chyba. Ja nie piję, ale to piję, źle piję.